Dzień dobry. Zapraszam Was dzisiaj na wspólne rysowanie postaci komiksowych ołówkiem i cienkopisem. Chciałbym Wam pokazać kilka metod konstruowania postaci komiksowych, tak aby nadać im odpowiedni charakter, dynamikę, no i przede wszystkim cechy naszych ulubionych komiksowych bohaterów. Pokażę Wam dzisiaj kilka uniwersalnych sposobów na tworzenie takich postaci, na konstruowanie ich. Metod, które sprawdzą się tak naprawdę przy każdej postaci, którą będziecie chcieli wymyśleć. W dużej mierze chodzi tutaj o anatomię, ale też o zastosowanie pewnych sposobów rysowania. Tak więc będzie dzisiaj sporo postaci, które na pewno rozpoznajecie, sporo anatomii superbohaterów. Pokażę Wam kilka sposobów na dobre i skuteczne rysowanie postaci komiksowych. Dzień dobry wszystkim. Tutaj Tomek Wełna. Chciałbym zaprosić Was dzisiaj na wspólne rysowanie postaci komiksowych. Pewnie będzie tutaj dzisiaj sporo superbohaterów. Pokażę Wam kilka metod, jak takie postacie rysować. Tak naprawdę będzie to również solidna lekcja anatomii. Będzie trochę superbohaterów. Będzie sporo również szybkiego szkicowania, ponieważ chciałbym Wam pokazać kilka zasad, kilka sposobów i kresek, którymi możecie szkicować skutecznie i swobodnie różne postacie istniejące i także wymyślone przez Was. Jeszcze krótka rozgrzewka. Dzień dobry. Witam wszystkich, którzy dołączają do naszej transmisji dzisiejszej i wspólnie będą rysować ze mną postacie z komiksów. Moi drodzy, zaczynajmy zatem. Mam tutaj oko na Wasze komentarze, tak więc spokojnie możecie pisać do mnie. Będę odpowiadał na Wasze pytania. Dzisiaj przydadzą się ołówki oraz cienkopis i skupimy się na szkicach, na szybszych szkicach różnych postaci komiksowych. Zobaczymy, ile różnych postaci uda nam się dzisiaj narysować wspólnie. Zapraszam serdecznie do wspólnego rysowania. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiejszy temat to postacie komiksowe. Zerkam na Wasze komentarze, na Wasze pytania. Postaramy się różne postacie narysować i będą to nie tylko superbohaterowie. Zaraz wybierzemy jakieś ciekawe przykłady. Możecie też proponować, jakie postacie Wy chcielibyście narysować, jakie postacie komiksowe, bo to jest dzisiejszy temat, jakie postacie komiksowe lubicie, jakie postacie Was interesują.
Moi drodzy, proponuję, żebyśmy skupili się dzisiaj na szybszych, swobodnych szkicach, ponieważ to ćwiczenie zawsze jest dobre. Zawsze jest dobre, kiedy chcemy nabyć dużą umiejętności konstruowania postaci, a niekoniecznie zależy nam na ich dopracowywaniu i szczegółach. Proponuję dzisiaj skupić się właśnie na szybszych szkicach. Możemy zacząć od postaci superbohaterów, którzy nieodłącznie kojarzą się nam z postaciami komiksowymi. Chciałbym Wam pokazać na przykładzie dynamicznej postaci inspirowanej Kapitanem Ameryką, jak wyznaczyć sobie poszczególne bryły i anatomię postaci. Zacznijmy zatem razem rysować tą postać. To będzie dosyć dynamiczna poza. Zaczniemy od tułowia, ale ten tułów będzie w mocnym skrócie perspektywicznym. Chciałbym Wam pokazać, jak takie skróty rysować. Więc narysujcie sobie elipsę, po czym dodajcie drugą elipsę, która wstępnie zaznaczy nam głowę. Można następnie troszkę bardziej prostokątne rysy nadać tej elipsie. Rysujcie szybkimi, swobodnymi liniami, takimi jak ja w tej chwili. Bo postacie komiksowe to przede wszystkim dynamika. To również przerysowane, przesadzone troszkę proporcje. Czasami nawet bardziej niż troszkę. I właśnie o proporcjach też dzisiaj będzie sporo. Witam serdecznie wszystkich. O, widzę, że już roi się tutaj od Waszych propozycji. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Coś dla każdego dzisiaj postaram się znaleźć. Oczywiście zaczniemy od klasyki. Zaraz pojawi się na pewno Wonder Woman, Spider-Man. Myślę, że coś z komiksów dla młodszych też się może pojawić. Tak więc proszę składajcie Wasze prośby i propozycje. Tak naprawdę zasady szkicowania są dla wszystkich tych postaci podobne. Oczywiście charakter i stylistyka będą się już różnić. Moi drodzy, następnie wyznaczymy sobie zarysy oczu i podział na głowie. Miejsce położenia ust. Te elementy pojawiają się zawsze, zawsze kiedy szkicujemy postacie. Następnie dodamy sobie ramiona. I tutaj polecam Wam korzystanie z metody kulek plasteliny, jak to nazywam, bo bardzo przypominają mi te kształty plastelinę lub gumkę chlebową. Właśnie takie kolejne kulki będziemy przyczepiać i tworzyć z nich postać. Myślę, że nieodzowną częścią rysowania nie tylko postaci komiksowych, ale w ogóle dobrego szkicowania postaci jest właśnie myślenie. Myślenie przestrzenią i myślenie bryłą. Ponieważ kiedy zaczynamy szkicować bryłą i szkicować przestrzenią, okazuje się, że jesteśmy w stanie skonstruować każdą postać, budując ją właśnie z takich pojedynczych elementów. Tworząc dynamikę, na przykład linię ułożoną po linię łuk, który będzie nam wyznaczał zarysy poszczególnych części postaci. Możemy swobodnie decydować o układzie nóg, rąk, tułowia, właśnie posługując się taką metodą kulek i kolejnych brył.
Polecam Wam także łuki, wykorzystywanie łuków, decydowanie o tym, jak one mają się ułożyć. Zawsze można sprawdzić kilka sytuacji, kilka ułożeń. Pamiętajcie o tym, żeby Wasza postać miała zachowany balans, czyli jeżeli poprowadzimy sobie linię przez środek postaci, to podobna ilość masy powinna być po lewej i po prawej stronie. No chyba, że poza ma być bardzo dynamiczna, ma być w biegu, wtedy ten balans może się zmienić. Może być celowo zaburzony w jakiś sposób. Polecam Wam ostrymi krawędziami kończyć stopę. To zawsze daje bardziej konstrukcyjny i przestrzenny element. Stopa rysowana w ten sposób zawsze wygląda bardziej foremnie. Spróbujmy z tą postać narysować w taki sposób, jakby biegła. Zatem to drugie udo będzie wyraźnie przesunięte w tył, będzie w związku z tym mniejsze, cieńsze, a łydkę będziemy widzieć w bardzo silnym skrócie perspektywicznym, także przybierze tak naprawdę formę trochę bardziej kuli niż łydki i stopa tamta w oddali będzie zdecydowanie mniejsza od tej wysuniętej na pierwszy plan. Już patrzę na Wasze propozycje, bo na pewno ich sporo ich tutaj się pojawiło. Garfield, oczywiście, że pojawi się Garfield. Tytus, Romek i Atomek. Haha, tak to moje czasy i moje ulubione komiksy. Po skonstruowaniu postaci możemy dodać na przykład tarczę w ręce. Myślę, że po tym superbohaterze pojawi się dla zmiany klimatu rzeczywiście jakaś postać nieco bardziej pokojowo nastawiona do świata. Tak, ale miało być cienkopisem, więc ja teraz wezmę cienkopis i po ołówku chciałbym dodać kilka detali. Jak widzicie, pięść, którą na początku zaznaczyłem jako kulkę, teraz za pomocą cienkopisu mogę podzielić na poszczególne palce. I właściwie znowu robię to metodą taką kuleczkową, metodą poszczególnych części. Nawet poszczególne fragmenty palca mogę zbudować właśnie z poszczególne części palców mogę zbudować właśnie z takich swobodnych kawałków. Kiedy wytrę trochę, wymarzę cienkopis, lepiej zobaczycie, o co chodzi i co miałem na myśli. Pamiętajcie o czerniach, które daje cienkopis i których możemy używać i powinniśmy używać. Pamiętajcie też o podkreślaniu formy trójwymiarowej.
Zaleta rysowania cienkopisem po ołówku jest taka, że mamy grubszą linię z ołówka i w tą grubszą linię wpasowujemy się cienkopisem. Dzięki czemu łatwiej jest nam znaleźć odpowiednie linie i postawić kreskę w odpowiednim miejscu. Mamy podpowiedź, która jest nieco bardziej przybliżona, tak jak na przykład przy oczach. I teraz mogę wybrać miejsce, w którym chciałbym narysować oko. Już zerkam, jakie pomysły na postacie jeszcze macie. Tak, nie ma mocni. Kaczor Donald. Oczywiście coś również się pojawi z tych postaci z całą pewnością. Zobaczycie, że dokładnie te same podobne zasady możemy stosować właśnie do tych postaci. Polecam Wam zawsze szybszą kreskę, dynamiczną, rysowaną szybszymi pociągnięciami. Ona zawsze się sprawdzi w takich szkicach. Moi drodzy, myślę, że zajmiemy się kolejną postacią. Nie będę dokańczał cienkopisem dokładnie każdej postaci, bo wtedy narysujemy dwie, góra trzy postacie w czasie całych zajęć. Tak więc proponuję, aby wszyscy byli jak najbardziej zadowoleni i aby pojawiły się różnorodne postacie, to narysujemy sobie dosłownie. Dopracujemy sobie tylko fragmenty poszczególnych postaci cienkopisem lub będziemy szkicować wszystkie postacie cienkopisem, może to jest nawet ciekawsza opcja, natomiast zrobimy ich więcej dzięki temu. Dobrze, zatem zabierzmy się za kolejną postać. Proponuję i nie ma mocnych, bo o taką postać prosiliście. I znowu, teraz zabierzemy się za szkicowanie już samym cienkopisem. Dobrze, może, żeby było troszkę, żeby poziom trudności był troszkę mniejszy, proponuję najpierw szkic ołówkiem, ponieważ chciałbym Wam pokazać, jak na przykład wyznaczyć głowę z kuli. To będzie głowa. Następnie dodamy sobie tułów za pomocą kolejnej kulki. Tak więc zbudujemy postać bohaterki z nie ma mocnych, tak naprawdę z kilku kulek. Narysujcie sobie trzy kulki w ten sposób, zaraz je połączymy ze sobą. Dodamy następnie włosy.
Dodamy sobie uda. Znowuż na zasadzie elips. I tutaj strój, w który ubrana jest postać, też bardzo dobrze podkreśla formę trójwymiarową. Taka jest zresztą rola strojów postaci. One zawsze pomagają podkreślić anatomię. Elipsa o kształcie nawet dosyć trójkątnym, powiedziałbym. I znowu dynamika, czyli zwróćcie uwagę. Łuk nogi. Możemy teraz sprawdzać i wybierać ułożenie. To może być łuk, to może być linia bardziej prosta. Tak więc zasada dokładnie ta sama, którą stosowaliśmy przed chwileczką. I to jest właśnie fantastyczne, że jest jedna zasada, czy to rysujemy Spidermana, czy rysujemy postać z Nie ma mocnych, czy będziemy za chwilkę rysować Kaczora Donalda na przykład. Zawsze metoda kulek, metoda zdecydowanych, dynamicznych łuków i w ogóle dynamika postaci jest czymś niesamowicie ważnym. I zawsze się sprawdza. Najpierw zaczynamy od narysowania tylko ludzika z patyków, ludzika z kresek, po czym dopiero obudowujemy go ciałem. Chwilka dla Was, abyście spokojnie naszkicowali ten fragment. Pani Ewelina pyta o grubości cienkopisów. Ja używam cienkopisu 0,5 mm. Myślę, że to jest najbardziej uniwersalny cienkopis. Akurat mam dzisiaj cienkopis Winsor Newton. Bardzo lubię ten cienkopis, bo wygodnie leży w ręce i ma bardzo wdzięczną, zwężającą się końcówkę, która dla mnie daje bardzo komfortowe wrażenia z rysowania, ponieważ ten cienkopis zbiega się dosłownie w kierunku linii. Precyzyjnie pokazuje jak strzałka, gdzie jest jego koniec. Mi taka końcówka bardzo, bardzo odpowiada, jest bardzo precyzyjna. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Garfield. Tak, będzie Garfield, oczywiście. Abyście mieli porównanie, zanim skończymy tą postać, chciałem Wam pokazać obok drugą postać, też z tego samego komiksu, czy filmu animowanego, którą też możemy zacząć konstruować z kulek, tylko że zupełnie inne. Było o tym niedawno, kiedy szkicowaliśmy sobie na zajęciach o tworzeniu postaci. Mówiłem o charakterze postaci, konstrukcji postaci. Widzicie, może być postać o niesamowicie masywnej klatce piersiowej krótkich nogach. Takie ułożenie proporcji ma na celu dziw bierze, ale przy całej posturze tej postaci wszystko nabiera sensu. Troszeczkę nawet przesadziłem te proporcje, trochę przerysowałem po to, żebyście widzieli, że ta metoda tak naprawdę działa.
i każdą postać możemy w ten sposób narysować, tylko proporcje tych kulek i proporcje postaci będą różne, tak? Tu potężna góra, tutaj większy dół, dłuższe nogi, tutaj króciutkie i grube nogi, tu długie i szczupłe nogi. Tak więc zupełne przeciwieństwa i bardzo często, czy wręcz najczęściej postacie dobiera się właśnie na zasadzie przeciwieństw, ponieważ wtedy jedna postać podkreśla charakter drugiej. Ale wracajmy do naszej bohaterki. Kiedy już mamy wyznaczone linie proste, możemy teraz dodać kształty mięśni. Jeżeli chodzi o łydki, to one zawsze mają tą samą zasadę u każdej postaci, czy to będzie Superman, czy to będzie i nie ma mocni, czy to będzie Asterix i Obelix, to łydka jest zawsze łydką, tylko będzie miała różne proporcje. Natomiast forma wyjściowa łydki takiego wrzeciona pozostaje zawsze ta sama. Tutaj tak samo, tak? Tu jest to ta sama wyjściowa forma, tylko o innych proporcjach. I możecie porównać i zobaczyć teraz naocznie różnicę. Nie zawsze tak dokładnie analizujemy te rzeczy, kiedy oglądamy, czytamy komiks lub oglądamy film, ale kiedy rysujemy, to siłą rzeczy musimy te sprawy zacząć obserwować. Jeżeli chodzi o kolana, jest dosyć skuteczna metoda małych kółeczek przy kolanach. One w każdym razie przypominają nam, że kolano jest formą wychodzącą, że kolano jest nieco bardziej kuliste i troszeczkę bardziej wystaje do przodu. Należy tylko pamiętać, żeby te kulki nie stały się zbyt widoczne i zbyt manierystyczne, żebyśmy nie zostawiali tych kulek zbyt widocznych zawsze. Natomiast na etapie konstruowania jak najbardziej one się przydają. Czasami są wręcz podkreślane później przez sam strój, przez cieniowanie. Często pojawia się cień pod kolanem i w drugą stronę cień na udzie i jaśniejsze miejsce na tej właśnie kulce kolana. Dzięki temu widzimy, że kolana wystaje. I przedramię, które znowu trochę podobnie jak łydka, ma zawsze ten sam przepis. Czyli jest to taka wrzecionowata forma. Teraz do naszej decyzji należy, jak chcemy ułożyć dłoń. Przepis na dłoń już podają. Jeżeli mamy przedramię, to pamiętajcie o dwóch podstawowych częściach dłoni, o śródręczu, kciuku. No i oczywiście o palcach. To jak ustawimy palce, czy dłoń ma być tak jak ta otwarta i lekko napięta, czy dłoń ma być złożona. To wszystko decyduje się na początku, ale zawsze formą wyjściową jest śródręcze i pozycja kciuka. Czyli znowu metoda kulek. Gdybym chciał tą dłoń narysować w troszkę innej perspektywie albo narysować prawą dłoń, to również zacząłbym od przedramienia, nadgarstka, tej części śródręcza, kciuka. I teraz tylko od nas zależy, jak ta dłoń ma być ustawiona. Czy kciuk ma być wyprostowany? Czy na przykład palce mają być szeroko rozstawione? Chwilka dla Was, bo dużo informacji się pojawia,
A ja już kończę rysować palce. Więc po tej decyzji możemy dodać do palców grubość. Pamiętajcie tylko, że każdy palec zgina się w trzech miejscach. Tak, jeżeli są jakieś przerwy w transmisji, coś szarpie, to dlatego, że jestem poza pracownią, jestem w hotelu i niestety tutaj w całych Słubicach jest zaskakująco słaby zasięg mojej sieci. Tak więc z góry przepraszam za wszystkie przerwy w transmisji, to po prostu słaba sieć komórkowa. Mój cienkopis jest firmy Winsor Newton. Jeszcze raz podaję, napiszę. Pół milimetra grubości. To właśnie ten cienkopis. Dobrze, wracajmy do postaci. I przy każdej postaci, kiedy rysujemy głowę, przepraszam, sięgamy jak zawsze po tą samą zasadę, czyli oś twarzy, zaznaczona linią, i oś oczu. Możecie traktować taką głowę jako kulę, no bo ona jest kulą, zresztą tą kulę rysowaliśmy. I na kuli te osie będą lekko okrągło się układać. Zależy jeszcze, w jakiej pozycji tą głowę będziemy widzieli. Gdybyśmy widzieli tą głowę schyloną, to ona nadal będzie kulą, tylko wtedy oś twarzy ułoży się tak, a oś oczu tak. I będzie to dla nas od razu informacja o tym, że głowa jest schylona i patrzy w dół. Postać patrzy w dół. Teraz, kiedy już mamy naszkicowaną oś twarzy, możemy śmiało zająć się detalami, czyli zaznaczyć koniec nosa. Usta. Przeważnie pod dolną wargą robi się małą kreseczkę albo kropeczkę. To zawsze dobrze wygląda. Czyli właściwie dwa trójkąciki, tylko troszkę różnych proporcji i mała kreseczka pod dolną wargą. No i oczywiście oczy. Proponuję zacząć od wyznaczenia sobie źrenic, tak żeby w ogóle znaleźć położenie oczu. Po czym można dodać powieki, żeby określić wyraz tych oczu, czy one mają być zaniepokojone, zagniewane, czy też słodkie i niewinne. No i w przypadku tej postaci akurat jest charakterystyczna ciemna maska. Dookoła oczu. Taka maska właściwie staje się częścią
twarzy, częścią oka w umowny i symboliczny sposób. Tak działa. Pamiętajcie o symetrii. Sprawdzajcie, czy jest symetrycznie, czy nie. Na koniec włosy. Oczywiście kształt samej twarzy to też rzecz, którą powinniśmy teraz określić. Czy ona jest idealnie okrągła, czy też jest lekko trójkątna, tak jak w tym wypadku. Otoczona ciemnymi włosami. Tam jeszcze pamiętajmy o uszach, które również się powinny pojawić. Na sam koniec chciałem naszkicować lekko dłoń według zasady, którą Wam podawałem, czyli kciuk, śródręcze i palce. No, żeby było kompletnie, to jeszcze stópki. I zaraz zabieramy się za kolejną postać. Tym razem będzie to zwierzak. Tutaj stópki są bardzo, bardzo, bardzo małe i subtelne. No i to jest właśnie cecha charakterystyczna tej postaci, że wyglądają one tak, a nie inaczej. I nieodzowne rękawice. Dobrze, zatem kolejna postać, tym razem zwierzak. Jak żeby inaczej? Zaczniemy znowu od kulek. Głowa i brzuch, które u tej postaci nie tylko symbolicznie, ale też wizualnie mają tak samo duże znaczenie. Lekko przesunięte, tak? Lekko przesunięte to specjalnie taka oś, to nie przypadek, ale już Wam pokażę, jak tę oś zrównoważymy. Pamiętacie, wspominałem Wam o balansie w postaci. Każda postać, aby wyglądała dobrze, musi mieć zachowany balans. A jeżeli ten balans naruszamy, to powinien być naruszony w jakimś konkretnym celu. Więc jeżeli postać wysuwa do przodu brzuch, to musi cofnąć trochę nogi, aby balans był po lewej i po prawej stronie zachowany. No bo gdyby nogi były proste, tu to postać wyglądałaby na wywracającą się. Widzicie to? Gdyby ta noga nie była wysunięta do tyłu, no to mamy wywracającą się postać. A może tylko wysunąć ręce do przodu, krzycząc, że się przewraca. Ale jeżeli
cofniemy nogi do tyłu, na przykład w ten sposób, to postać zdecydowanie już się nie przewraca i może przestać krzyczeć. I może założyć sobie rękę na rękę, ramię na ramię i zrelaksować się. A także uśmiechnąć. Myślę, że zaraz albo już domyślacie się, jaką postać rysujemy. A jak dodam duże, duże oczy, to już nie będzie żadnych wątpliwości, co to za postać. Tak, to kot Garfield. Uszy, które również możemy tak naprawdę zacząć rysować jako elipsy. Szukamy jeszcze formy głowy, ja ją troszeczkę spłaszczę. Tak naprawdę policzki u Garfielda wychodzą zdecydowanie wysoko. Dziękuję za miłe słowa, panie Tadeuszu. Bardzo się cieszę. Dziękuję. Hello everyone. Hello Rahira. Zawsze zastanawiały mnie długie nogi u Garfielda, bo koty brytyjskie słyną właśnie z krótkich nóg, a tutaj akurat długonogi Brytyjczyk. Taka łapa na przykład również zaczyna się od kulki, od elipsy, nawet od dwóch kulek. Przód łapy, pięta. I znowu część palców, która z kolei składa się z trzech kulek. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tak więc kulki, kulki i jeszcze raz kulki. To zawsze dobry sposób na rysowanie postaci.
jak narysować założoną jedną na drugą łapę, znowu kulkami. Tak więc palce będą poszczególnymi kulkami. Myślę, że to jest moment, w którym cienkopis powinien wkroczyć do akcji. Pamiętajcie o zdecydowanych pociągnięciach cienkopisem. Tutaj już nie ma możliwości poprawienia. Oczywiście wymaga to doświadczenia i treningu. No i właśnie po to rysujemy, żeby treningować, trenować właściwie. To mi się powiedziało treningować. Aby trenować kreskę. Ale tak to jest, jak się człowiek skupi na rysowaniu, to zaczyna czasami opowiadać jakieś dziwne rzeczy i dziwne formy językowe się pojawiają. Ważne są też takie subtelne różnice, jak na przykład nieco inny poziom palca wskazującego w tej dłoni. To wszystko takie niuanse, które dodają smaczku. Myślę, że na tym są kota Garfielda, żeby zdążyć jeszcze jakąś postać narysować. Dzisiaj po raz ostatni. Nie mogę przedłużyć zajęć, bo dzisiaj ostatni dzień warsztatów. Tak więc będziemy kończyć punktualnie o 11. Może dla równowagi z Garfieldem jeszcze jedna postać
zwierzęca, tylko tym razem pies. Pies, którego w dodatku znam z dzieciństwa, więc mam do niego duży sentyment. Pies o bardzo niecodziennych proporcjach. Zaczniemy sobie od łuku. Dodamy następnie kulkę, a jak żeby inaczej. Nawet troszeczkę wyżej tą kulkę narysujemy. Myślę, że gdzieś tutaj. Tak więc znowu metoda kółek, tylko tutaj rozmieszczonych w trochę bardziej skomplikowany sposób. To, co jest charakterystyczne, to specyficzna u Disneya cecha postaci. Zawsze posiadają one w sobie konkretny kierunek, konkretną dynamikę. W tym wypadku tym głównym kierunkiem jest ten łuk. Taki łuk podkreśla ekspresję postaci, no i nadaje jej charakter, przede wszystkim charakter w ruchu tej postaci. Dawno nie rysowałem psa Pluto. Ostatni raz chyba jak miałem 12 albo 14 lat. I tutaj również zachowany jest balans, bo kiedy poprowadzimy sobie przez środek taki optyczny linię, to podobna masa postaci wystaje z lewej, jak i z prawej strony tej linii. Pies Pluto jest dosyć trudną postacią do rysowania. Najbardziej właściwie aktywne, najbardziej wyraźne są w nim łuki. Tych kulek jest tutaj troszkę mniej, one przechodzą do wydłużonych form, do wydłużonych postaci. Aczkolwiek też istnieją oczywiście w łapach przede wszystkim.
trzy palce w tylnej łapie. Tak jak trzy palce w łapie przedniej. Więcej takich kwasowych zastanawiająco, zawsze mnie zastanawia. Jest coś w stylistyce psa Pluto i Kajka i Kokosza, szczególnie jeśli chodzi o oczy. Widzicie, jak wyraźnie tutaj widać ten łuk i dynamikę. To właśnie cecha rozpoznawcza Disneya. Mistrzowsko operującego tymi właśnie elementami. Moi drodzy, rysując dużo i ćwicząc, będziecie w stanie narysować wszystko. Czy to będzie pies Pluto, czy to będzie rysunek Rafaela, czy Michała Anioła. Tak naprawdę sprawy związane z linią, z konturem, z dynamiką są te same. To wszystko jest jeden świat i podobne zasady. Czy rysujemy Spidermana, czy plakat Alfonsa Muchy. Tak więc, jeżeli opanujecie zasadę tworzenia przestrzeni, dynamikę, konstruowanie postaci, to będziecie w stanie narysować absolutnie wszystko. Czego oczywiście Wam bardzo serdecznie życzę. No i po to są nasze lekcje. Właśnie po to, abyście za jakiś czas, myślę, że już całkiem niedługi, byli w stanie rysować, co tylko chcecie i tak, jak tylko chcecie. Zasady, które Wam przekazuję, właśnie ku temu służą. Różnorodność tych zasad, różnorodność tematów, które poruszamy, właśnie tą umiejętność Wam dadzą. Tak więc zapraszam na wszystkie lekcje. Zapraszam na lekcje, które znajdziecie w zakładce Filmy. Już ponad 250 lekcji, prawie 300 godzin. Mówi się, jest to prawda, że do osiągnięcia naprawdę dobrego efektu potrzebne jest od 100 do 200 godzin treningu. Tak więc, jeżeli wyrysujecie wszystkie dotychczasowe lekcje, to jest bardzo duża pewność, że Wasze umiejętności będą już na naprawdę, naprawdę dobrym, okazałym poziomie. A jeśli chodzi o mistrzostwo, no to jest
wymagana cierpliwość i ćwiczenie. I tysiące, tysiące godzin ćwiczenia. Ale na co czekać? Można zacząć od razu. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję Wam za dzisiaj. Zapraszam do grupy Oko. Jeżeli ktoś z Was marzy o takim właśnie intensywnym rozwoju, o aktywnych korektach z mojej strony i wskazówkach, pamiętajcie tylko, aby zgłaszać chęć dołączenia do grupy Oko poprzez kliknięcie w link do grupy. Inaczej nie będę mógł zatwierdzić Waszego udziału. A druga ważna rzecz, którą należy zrobić, to wesprzeć naszą pracownię na minimum 100 zł miesięcznie, abyście mogli do grupy należeć. Pamiętajcie o tym. No i zgłaszajcie się. Jak zwykle jest niedosyt i chciałoby się więcej tych postaci narysować, ale temat będzie wracał. Jeżeli tylko ten temat Was interesuje, będziemy do niego wracać i będą pojawiały się różnorodne postacie z komiksów. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za dzisiaj. Chciałem się pożegnać. Dziękuję pięknie raz ostatni. Pozdrawiam Was ze Słubic i wracam do pracowni. Do zobaczenia już wieczorem o godzinie 19. Wszystko wskazuje na to, że o 19 przywita się z Wami Daria. Do zobaczenia.